Natomiast trzeba zrobić jeszcze jedną rzecz. Ja tego nie zrobię sam. I to jest postulat mojego ruchu politycznego, który założyłem. Będę potrzebował do tego sojuszników. Mam nadzieję, że ich znajdziemy. Ale mówimy o tym od 3 lat konsekwentnie. Trzeba obniżyć wiek wyborczy w Polsce do 16 roku życia. Dlaczego? Dlatego, że to będzie sprawiedliwe. Społeczeństwo się starzeje. Co to oznacza? To oznacza, że za każdymi kolejnymi wyborami odsetek starszych wyborców jest większy, a nie mniejszy. Wszyscy chodzą i odpowiadają, młodzież, młodzież, przyszłość, młodzież, to wszystko dla nich i tak dalej, a głównie starsi głosują. I my, starsi, głosując dzisiaj, układamy życie wam na znacznie dłużej niż sobie samym. Bo my prędzej się odmeldujemy z tego świata. Ale wy będziecie dalej dźwigali skutki naszych decyzji. Więc żeby to było bardziej sprawiedliwe, powinniśmy dzisiaj sprawić, że już więcej tych wyborców młodych wejdzie do systemu, choć ich jest mniej. Właśnie dlatego, żeby zwiększyć ich liczbę, a poziom świadomości, nie mam wątpliwości, w 16 roku życia już dzisiaj ludzie mają tak poukładanie, takie decyzje podejmują jak wyborcze, mając 16 lat, to trzeba obniżyć po to, żeby wasz głos był w większej mierze słyszalny w starzejącym się społeczeństwie, bo to jest sprawiedliwe, bo wy będziecie wtedy uczestniczyli rzeczywiście w układaniu świata, w którym wy będziecie żyć, a nie tylko my, bo my będziemy krócej. To można prościej zrobić w wyborach samorządowych, już nie tych, ale pewnie następnych. W wyborach parlamentarnych trzeba będzie zmieniać konstytucję, ale jak będzie moment konstytucyjny, no to ja będę wielkim zwolennikiem i przygotujemy propozycję w tej sprawie, jeżeli będzie jakaś weryfikacja konstytucji, bo to po prostu trzeba zrobić. To trzeba zrobić i ja nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Im więcej będzie młodych posłów, posłanek, kobiet w Sejmie i nie będzie to tylko republika starszych facetów, przy całym szacunku dla ich pracy, służby i poświęcenia. Chodzi mi o to, o ten krajobraz, o tę reprezentację, żeby ona była zachowana, tym będzie lepiej dla demokracji.